Siema, typy na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników grzybiarskich przygód na najnowszy film, a zarazem może ostatni już w tym roku z grzybobrania, czyli zakończenie sezonu grzybowego 2023. Jest ze mną kolega Robercik. Roberto! Siema! Siema. Pozdrawiam wszystkich. I oczywiście Grzesiu. Cześć Grzesiu. Dzień dobry. No jak myślisz, Grzesiu, będzie coś? Pewnie, że będzie. Na ostatni raz to po pełnym wietrze musi być. Po pełnym wietrze musi być. Robert, powiedz, jaka jest pogoda dzisiaj? Jest pięknie, ale czy na grzyby, to nie wiem. Temperatura 0 stopni. Ale 0 stopni i śnieg pada. 0 stopni, śnieg pada. Ogólnie przyjemnie w lesie. I ładnie. Przynajmniej ładnie. Więc drodzy Państwo, po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film, a dokładnie jest godzina 7:10. Sobota, 18 listopad 2023. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Chodźcie, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Drodzy Państwo, pięknie, pięknie. I jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy, bajecznie, nie inaczej, bajecznie, zerowa temperatura, a my szukamy prawusków rosnących w lesie, pięknie, zobaczcie jak bialutko. Mamy pierwsze podgrzybki. Dwa pierwsze podgrzybki, no ale szukamy prawuska i miejmy nadzieję, że na zakończenie sezonu borowikowego coś będzie. Idziemy dalej. Prawusek, nie ma kolejnego. Ja nie widzę, aby. No ale prawusków nie ma, drodzy Państwo, śnieg kruszy, kozera jest, ale jeszcze nie napotkałem prawuska, same powyrywane, cięte po nich nogi, no ale oby, więc powolutku szukamy naszych grzybków. Niech sobie pruszy, delikatny, a my chodzimy sobie po lesie, jest pięknie, pięknie.
Jest! Jest! Oj, 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 oj! W końcu! Jest! Prawusek! Jaki piękny, w końcu. A, i są dwa piękne borowiki. Jeden, drugi. A, i są dwa. Przemarznięty, potem calutki, piękne borowiki z tego dzisiejszego mroźnego, sobotniego, listopadowego dnia. Śliczne prawuski, przyznać musicie rację. Pomalutku, powolutku, pięknie, pięknie, cisza, spokój. Obcowanie z naturą, jak zwykle. I tak to mniej więcej będzie wyglądał koniec sezonu na borowiki. Jest kolejny, jest, ojejejejejej. Jest kolejny prawusek. A, kolejny śliczny borowik. Przyznać musicie rację, jaki śliczny, cudny. Oj, 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 a śnieżek sobie pada, a pys zachodzi po lesie, szukając leśnych przyjaciół, które nadal rosną. Piękny listopadowy borowik. Dobrze, szukam dalej. Zobaczymy wśród tych liści, czy nic nie ma innego. Ale jeden piękny jest. Oj, 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 jest, 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 kolejny, oj, 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 aj, 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 ach, piękny, chodź tu do Pyzusia, chodź tu do Pyzusia, i są piękne dwa prawuski, oj, 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 jak ja się cieszę, drodzy widzowie, piękne dwa borowiki. Więc obczyszczę delikatnie i szukam dalej prawusków, śliczne borowiki. Dokładnie. Lubię mieć mniej więcej grzybki czyszczone. O tej porze roku jak najmniej z grzyba, żeby stracić. Czyli tylko pielinka, którą usuwamy. Podgrzybek piękny,
grzybek, pod grzybek, a tu prawusek z tych maluszków. To widzicie, rosną jeszcze pomimo tego, że jest zimno, śnieg delikatny pada, ale jeszcze rosną prawuski. Więc drodzy Państwo, jest pięknie, tutaj jest tak by mokro, bardzo droga jest i przy drodze widziałem tu niedaleko cięte borowiki, może coś tu będzie. Ok, więc idziemy dalej, jest pięknie, pięknie, jak sami widzicie. Oj, 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 jest drodzy Państwo, jest. Piękny, jak ja się cieszę. Dokładnie. Zobaczcie, jaki piękny prawusek. Śliczny, piękny borowik. Zobaczymy, czy tylko jedna sztuka, ale jest urodziwy. Oj, 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 jaki piękny prawusek. Piękny. Piękny, nie inaczej, piękny, prawy grzybek, więc zobaczymy, czy nie ma więcej. Idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Od razu czyszczę, tak mówię, lubię czyszczone grzyby mieć, a nie w domu to robić. I zobaczcie, jak najmniej schodzi paprochów z zdrowego grzybka. I w szybki sposób grzybek oczyszczony, piękny prawusek tą zimową praktycznie porą. Dobrze, tam widzę, drodzy Państwo, dużo liści, mało zielonego, więc nie wbijam się tam, choć ładnie, zobaczcie sami, jak pięknie jest, ale szukamy zielonych miejsc, więc odbijemy w prawaśkę, jak to się mówi, i do góry pójdziemy w miejsca bardziej zielone, mniej więcej takie mnie miejsca interesują, gdzie jeszcze widać prawuski, jak są, jak rosną, w takich miejscach nie zasypane liśćmi, być może tam, gdzie więcej liści, więcej prawych by się trafiło, ale ciężko dotrzeć i trzeba by bardzo dokładnie i tuptać w miejscu, zbierając je, a ja wolę miejsca zielone. I tak mniej więcej wybrałem oto te miejsca. O! Jest. Widzicie? Na żywo trafiłem. Prawuska, dokładnie, na żywo dla Was. Jest piękny borowik. W miejscach oczywiście zielonych. Nie tam, gdzie biało, tylko gdzie zielono. Widać sam łebek rosnący spod mchu, bo w liściach ciężko by było trafić, naprawdę ciężko, więc szukamy dalej i jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie. Ok, czyżby tylko jeden był ten maluszek, zobaczymy dalej, ale maluszek ładny. Ok. Jest! Ojej. Zobaczcie.
niedaleko drogi. Oj, 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 oj. Ach, jaki piękny jest. Dwa były jednak, tylko ten trochę dalej rósł. Od tamtego przy takim drzewie pniaku. Śliczny borowik listopadowy. A tu co mam? Co tu jest pod grzybek? Pod grzybek. Nie inaczej. No, podoba mi się tutaj, bo praktycznie co kilka metrów rosną. Chyba nikt nie chodził. Tu widzę. Oj, 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 oj. Tu widzę. I znów przy drodze. No nie opodal tamtych. Jest, jest. Dwa są. Ach, jaki grubosek. Jest jeden, a ten drugi szamany. Ale są dwa. Ten taki, ale ten ładny. Dwa, czyli mam kolejne borowiki. A, śnieg sobie pruszy i jest pięknie. Dobrze. Nie ma kolejnych? Jest, 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 jest. Jest kolejny. Okej. Jest kolejny, brawo. Jest kolejny. Bez borowików. Bajecznie. Bajecznie. Jest, 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 tu się schował, tu się schował nasz borowik, ale pięknie i grzyby rosną. Widzę kolejnego, okej, kolejny, zobaczcie. Jest kolejny piękny borowik. Okej, więc zobaczcie, jak to mniej więcej już wygląda w moim koszyku. Listopadowe zakończenie sezonu. I piękne prawuski. Jeszcze przy zerowej temperaturze. I padającym śniegu. Dokładnie. Zdrowy, a ty też jest maluszek. Tu też widzę takiego zjedzonego przez ślimaki, ale jest. Więc też go obczyszczę. Oje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 j. Fajne miejsce, drodzy Państwo, przy tej drodze. Piękne po prostu miejsce. Nie inaczej. Piękny borowik. Ajajajajaj. Oj, 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 oj. Piękny, prawy grzybek. Opodal niego. Opodal niego. Zobaczcie, co rośnie. Zobaczcie, co rośnie. Opodal niego. Jeden. I tu chyba prawdopodobnie będzie drugi. Kotel pięknego kamienia. Ajajajajajajaj. Listopadowe borowiki. Cudeńka. Cudeńka. Fajne miejsce trafiłem teraz. Więc chodzimy tu jeszcze pomalutku, szukając prawusków.
Dokładnie. Szukając prawosków. Jest, 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 jest. Jest, jest. 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 Borowik. Kolejny. A to co mamy? Podgrzyb. I podgrzybek. I borowik. Jest pięknie. Dobrze, wrócimy się teraz drugą stroną tej drogi, ale z tej strony nic na razie nie napotykam z prawosków. To nie. A to podgrzybek. To jest podgrzybek. Czyli podgrzyb, a borowika nie ma. Kolejny podgrzybek, kolejny, a prawuska nie widzę. Z tyłu jest chyba prawusek mały. Dokładnie, mały prawusek. Jest zjedzony przez ślimaczki, ale jest. Jest. Okej. Nie wiem, czy wchodzić w to. A chyba tutaj nie będę wchodził, gdzie jest śnieg, gdzie dużo liści. Być może by były, ale ciężko byłoby je dostrzec. Jeszcze jakby rosły, powiedzmy, na długiej nodze. Wysoko to by było widać, a tak to naprawdę nie, nie. Stąd trzeba zrezygnować. Zobaczcie, stąd trzeba zrezygnować, choć pięknie i biało, dam sobie spokój. Idę w miejsca bardziej zielone. Więc sami widzicie, że z tego raczej rezygnuję. To nie na moje oczy, drodzy Państwo. Więc wybieramy zielone, piękne miejsca. Podgrzybki. I kolejny podgrzybek. Śnieg coraz bardziej pruszy, a tu prawdopodobnie widzę kolejnego borowika. Oby, oby. Dokładnie. Prawusek jest. Ładny borowik. Ale pięknie, drodzy Państwo, jak pięknie, a szkoda zakończyć dzisiaj ten sezon. Ale cóż, czeka mnie teraz jeszcze do końca roku łowienie ryb za drapieżnikiem. Żywczyki są. I teraz będą wypady za zębatym i garbuskiem. A tu na drodze, drodzy Państwo, ładne dwa czerwone kozaki. Ładne dwa czerwone kozaki rosnące. Piękny czerwony koźlarz i drugi
a śnieg sobie pada, a ja mam dwa piękne koźlarze. Za czym czy nie ma kolejnych, ale nie widzę. Będę musiał chyba tu potuptać w tych liściach, bo może coś fajnego się tam trafi. Oj. Ale piękny. Jaki piękny prawóz. Gwóźdź programu. Dosłownie. Dzisiejszy gwóźdź programu. Dobrze, drodzy Państwo, mamy kolejnego z borowików. Zobaczcie, jaki maluszek, ale jest. Czyli cieszy, nie inaczej. Śnieg sobie pada, a pyza zbiera borowiki w ten zimny, sobotni dzionek. Dobrze, tutaj jednak nic, tylko jedna sztuka, więc idziemy dalej i sam jestem ciekaw, co u Grzesia. Nie dzwoni, nie pisze, nie krzyczy, nie woła, więc z Robercikiem no, chodzą sobie, a ja tuptam sobie sam w ciszy i spokoju. Kolejny borowik. Piękny prawosek. Śnieg coraz większy pada, a mamy pięknego borowika. Na dodatek zdrowy. Okej, więc wrót do koszyczka. Nie inaczej. A tu co mamy? Też borowika. Zjedzonego troszkę przez ślimaki. Ale prawusek. Czyli sztuka to sztuka. Jest kolejny. Dwa nawet. Piękne borowiki. Jeden oraz drugi na drodze. Na drodze. Dwa piękne borowiki. Rosnące koło siebie na drodze. Piękne. Ale ciężko je było widać. Dobrze, że akurat świecił się trochę, bo w tych liściach naprawdę ciężko, ale piękne. Prawuski. Tu mamy opieńki. Zobaczcie. Górecka kupecka. A pod spodem opieńki. Będzie sosik. Tu troszkę dalej mamy podgrzybka. Zimno jest zimno, drodzy Państwo, ale grzybki dopisują. Dopisują grzybki. Podgrzybek, więc wracam się i już będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę, drodzy Państwo. Starczy na dziś. I tak to mniej więcej wygląda.
czyli borowiki, kozaczki, podgrzybki, koło 30 borowików. Nieźle, nieźle, drodzy Państwo. Więc tak to leciało, więc wracamy się w stronę samochodu i zobaczymy jeszcze co i jak. To nie Grzesiu, a tutaj jeszcze dwa podgrzybki. Dokładnie. Dwa podgrzybki. Tylko gdzie są moi koledzy? Więc, drodzy Państwo, kończę na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Było to, co pokazałem na filmie, czyli nic dodać, nic ująć. Więc czas zakończyć. Grzyby są, nie inaczej. Więc czekajcie, drodzy Państwo, na kolejne moje filmy, ale to już w przyszłym sezonie. Więc tak to leciał ten sezon z grzybów 2023. Nie było, mało było. Później była susza. Jak znów deszcz padał, to było zimno. I taki słaby, najsłabszy od wielu lat ten sezon na borowiki. I w listopadzie wysypało przed końcem października, początek listopada, ale już jest coraz zimniej. Więc, drodzy Państwo, tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. I do przyszłego roku 2024. Jedziemy na Kielce. Cześć! No, a Grzesiu, tu trochę małych i z Robertem mają całe wiadro. No ja moje są całe wiadro. Więc Grzesiu jak zwykle wymiata. Co tam parę z grzybów. Wymiata. Więc jedziemy na Kielce. Cześć. Robercik, jak było? Bardzo pozytywnie. Zadowolony jesteś? Bardzo. No i dobrze. A Grzesiu, ty? Zimno było. Zimno było? Ale grzybki dopisały. No mi to zawsze, no nie tak, wiesz, tobie. No, no Grzesiu, ja wiem, że z tobą jeżdżę na grzyby, żeby były jakieś efekty na filmie. Wiesz o tym? Wiem. Bo bez siebie to nie ma grzybów. No nie byłoby. Więc, drodzy Państwo, jedziemy na Kielce. Cześć. Thank you.